Witajcie kochani, dzisiaj już nagrywam z auta. Nie wracamy jeszcze do domu, oczywiście jedziemy jeszcze coś pozwiedzać. No i zobaczymy, co nas spotka po drodze. Dzisiaj zwiedzamy obrzeże Belfastu i chcieliśmy zwiedzić tutaj to wybrzeże. Ale trafiliśmy na razie na zamek w Belfaście i to właśnie jest zamek w Belfaście. Tutaj za mną są jeszcze przepiękne ogrody. Tylko pan mi tu jeździ z kosiarą i ja nie wiem, czy wy mnie będziecie słyszeć, ale na pewno będzie szumiało. W każdym razie zaraz wam pokażę zamek i te ogrody jeszcze jak wyglądają. Zobaczcie, tu jest plan tego miejsca, gdzie my jesteśmy i my jesteśmy tutaj. Tutaj jest właśnie zamek, a to wszystko to jest park tutaj. I tutaj są jakieś klify, można zobaczyć, zresztą tutaj widać. Tutaj są jakieś klify, tu jest ten zamek. Tutaj są ogrody, jeszcze wejdziemy właśnie sobie do ogrodów, tylko nie do tych ogrodów, tylko do tych tutaj przy zamku. Jeśli uda nam się gdzieś znaleźć te ogrody czy coś takiego, to pewnie też tutaj podjedziemy. I te obrzeże, jak będziemy nawet zwiedzać, to chyba w mniejszości, niestety. No niestety, słuchajcie, jak jedziecie do dużego miasta, a wiecie, że na przykład coś wkoło, poza miastem jest do zwiedzenia, no to dwa dni tak naprawdę to jest niewiele. Najlepiej by było przyjechać może, nie wiem, na cały weekend mieć pełne chociaż dwa dni do zwiedzania, chociaż trzy dni na przykład do zwiedzania. Wtedy to jakoś inaczej. A tak jak jedziecie, wiecie, na szybko, to też ciężko wszystko zwiedzić od razu. Tak jak my pojechaliśmy trochę na spontan, bo my tego w ogóle nie planowaliśmy, po prostu się spakowaliśmy, bo się okazało, że Łukasz ma dwa dni wolnego i pojechaliśmy. Wracamy się teraz do tego ogrodu przyzamkowego. No jak ja włączam kamerę, to pan akurat kosi. No, przez chwilę było cicho. W każdym razie chciałam wam tylko pokazać, że za tych ogrodów, może tego nie będzie widać na kamerze, ale za ogrodów możecie tutaj zobaczyć piękną panoramę. Tutaj są ogrody przyzamkowe, a tutaj już widzicie, tu już jest woda, tutaj jest miasto. Na żywo wygląda to zdecydowanie lepiej, oczywiście. Teraz będzie zagłuszać mnie ta fontanna z tyłu, więc postaram się w miarę głośno mówić, żeby mnie było słychać. A chciałam wam pokazać, kogo ja tutaj mam. Dobra. O, zobaczcie. Takiego mam tu towarzysza kociego. Dlaczego, że z tego co poczytałam przed chwilą tutaj na tablicy, znajdujemy się w kocim ogrodzie. Ten ogród ponoć nazywa się kocim ogrodem, dlatego że w zamku tutaj gdzieś ponoć przebywał kot. Biały kot, on tutaj bardzo uwielbiał przychodzić właśnie na ten ogród, zawsze się kręci tutaj w tym ogrodzie. I po zamku, nie wiem, czy to jest legenda, czy to jest historia, prawdziwa, bo tego tam nie napisali, ale wydaje mi się, że coś w tym faktycznie jest. I z racji tego, że ten kot upodobał sobie to miejsce, to nazwali ten ogród właśnie kocim ogrodem. Jest tutaj nawet żywopłot taki, o chyba to jest to właśnie, żywopłot właśnie w kształcie kota. Łukasz na to mówi, że to jest żywopłot. No i to kilka jeszcze tutaj jest taki też witraż zrobiony na ziemi, właśnie przypominający kota. Ten kot, który widzieliście przy fontannie. No i oczywiście wszędzie jest napisane, że to jest koci garden. Nie koci garden, tylko oczywiście cat garden albo koci ogród. Do środka, do zamku nie będziemy nawet wchodzić, dlatego że tam znajduje się tylko restauracja, jakiś sklep z antykami i coś jeszcze tego typu. A w sumie nas to nie interesuje teraz, więc jedziemy po prostu dalej. Thank you.
oczywiście się pytam zaraz o to, dlaczego nie mam maseczki, skoro jestem w centrum handlowym, ale tutaj nie ma takiego obowiązku. Tutaj są tylko zalecenia, że proszą, żebyście ubierali te maseczki, ale nie musicie ich nosić. A póki nikt do mnie nie przychodzi i nie mówi, proszę cię bardzo, ubierz przy mnie maseczkę, no to tego nie robię. Wiadomo, jeśli ktoś mnie o to poprosi, no to na pewno tą maseczkę założę, natomiast jeśli nie muszę jej nosić, nie muszę się męczyć w tym, to tego nie robię. No i wiadomo, staram się zawsze od wszystkich trzymać z daleka, żeby się nikt nie stresował, żeby czymś pozarażał. Ogólnie powiem wam, że tutaj jeździliśmy tak po tym wybrzeżu i no woda jak woda, to znaczy w południowej Irlandii też jest podobnie bardzo. Ale powiem wam, że ten rejon, w którym my mieszkamy, czyli rejon Kerry, w porównaniu z tutaj rejonem tego Belfastu, to po prostu jest niebo a ziemia. Nasze Kerry jest po prostu przepięknie w porównaniu z tym, co jest tutaj. Tu też jest ładnie, nie powiem, że nie, to wybrzeże też jest ładne, natomiast no nie jest tak ładne jak właśnie to Kerry. Te maseczka też tutaj takie nadmorskie, bardzo ładnie wyglądają. Ale już też nie mamy za dużo czasu na to, żeby tutaj jeździć dalej po tych okolicach, więc powoli będziemy wracać znowu w stronę Belfastu. I dzisiaj jest otwarty jeszcze taki market, chyba coś ala English Market. Właśnie chcemy tam podjechać i zobaczyć, czy faktycznie to jest coś ala English Market, czy może to wygląda troszkę inaczej. To jest zaznaczone też niby jako atrakcja, nawet na TripAdvisorze, więc jak chcecie to zobaczyć, no to niby to tam jest, więc też jedziemy zobaczyć. Może coś upolujemy na obiad, albo na kolację, albo na drogę chociaż. Znaleźliśmy St. George Market w Belfaście i zaraz wam pokażę, że on wygląda złudząco podobnie do English Marketu. No, ja wiem, że to wygląda bardzo podobnie, dlatego że jedno i drugie to są po prostu angielskie markety i są zbudowane dokładnie ten sam styl, ale tak śmiesznie się na to patrzy, bo czujesz się tak, jakbyś był gdzieś tam właśnie w korku, tak samo, tak jakbyś wchodził dokładnie na ten sam market. Chociaż już widzę z zewnątrz, że wszystko jest zupełnie inaczej. O, tak wygląda z zewnątrz. Tu jest wejście i tu jest wejście i my właśnie tym wejściem wchodzimy do środeczka. Różnica między tym marketem tu w Belfaście a English Marketem jest taka, że na English Market jest głównie jedzenie, a tutaj były głównie rękodzieła. I żałuję, że trafiliśmy na sam koniec, bo znalazłam kilka fajnych takich stoisk z naprawdę fajnymi rzeczami. Fajną, ręcznie robioną biżuterią, z ręcznie robionymi jakimiś tam szalikami, czapkami, no naprawdę bardzo fajne rzeczy. No ale nie mogłam dłużej tam stać, bo po prostu już zamykali. Mimo tego, że na internecie jest napisane, że co najmniej 3 godziny będzie otwarte. No ale trudno. Przystanęliśmy tylko na chwilkę przy katedrze Świętej Anny, którą chciałam wam pokazać. I tu, przy tej katedrze jest szpila, którą tutaj widzicie. I identyczna szpila, tylko jeszcze większa jest w Dublinie. A jeszcze wcześniej w Europie powstała taka sama szpila. Może nie taka sama, ale powstała szpila we Wrocławiu.